Przechodzimy do druku numer 5. Dobra, nie Szanowni Państwo, ostatni rok naszej kadencji powoli skończymy tak naprawdę listę rankingową remontów ulicy, którą podjęliśmy na samym początku. Wydaje się, że jest duża szansa na to, że się uda ją całą zrealizować. Niemniej proponujemy w ramach korekty dodać punkt drugi, który Państwo mają w uchwale. On jest pokłosiem tego, że w minionym roku nie udało się tych zadań zrealizować. Niektóre są już na dość zaawansowanym etapie, niektóre nie, ale wszystkie są zadaniami niedużymi, ale tak jakby społecznie tam w tych regionach, które mają powstać, dość istotnymi. Dla punktu 2C mamy już projekt organizacji ruchu, które zrobił Ziki. Jak się okazuje, nie trzeba za to płacić, tylko trzeba trochę ich zmobilizować, no ale nie łudźmy się, że zawsze nam będą to robić. Niestety na naszą korzyść było to, że prezydent wydał zakaz zawierania nowych umów i nie miał kto zrobić tej organizacji ruchu. W przypadku ulicy Naukowskiego to jest sytuacja, w której też tylko ze względu na ten zakaz nie udało się już zrealizować w wyniku konsultacji tak naprawdę społecznych z czterema ulicami w tym rejonie domku. Ulica Fieldorfa, Mila, montaż płotków, to chodzi o zabezpieczenie jeszcze kilku fragmentów zielonego terenu przy Fieldorfa, Mila. Jest to zadanie, które tak naprawdę nie zostało zrealizowane z racji tego, że poprzednio mieliśmy montaż słupków, które tam tak naprawdę są zamontowane. Ale ktoś w Zikicie stwierdził, że jeśli to ma być zieleń, to musi to być płotek. No będzie to wyglądało kuriozalnie, będzie płotek, słupek, płotek, słupek. Mimo, że w tym samym miejscu zamontowane, ale no powiedzmy, że nie będziemy się z tym kłócić. Ważniejsze jest to, żeby tam to powstało coś, żeby ochronić tę zieleń, niż to, żeby się kłócić o słupek czy płotek. Następnie siemaszki, montaż progu zwalniających. Tutaj jest wymóg tylko przeprowadzenia konsultacji. Opinia Wyskitu jest pozytywna z roku minionego. Natomiast to był postulat mieszkańców. No i przepraszam, minione dwa zdania, ale Zygmuntowska, montaż słupków, to jest zadanie, które wymaga wstawienia dwóch zdemontowanych przez mieszkańców słupków na końcu ulicy Zygmuntowskiej. Słupki te zabezpieczały chodnik przed rozjeżdżaniem tak naprawdę, bo ulica się kończy, jest ślepa, ale można dalej pojechać w prawo chodnikiem na ulicę Wejsa albo w lewo na alejki znaleźć sobie miejsce parkingowe. No i dwa słupki załatwiają sprawę. W tamtym roku jeden słupek z montażem kosztował 10 zł, więc to jest jedyne zadanie, które na wniosek radnej z tego okręgu jest jakby zupełnie nowe, ale jako że w zeszłym roku kosztowało to 20 zł, to myślę, że jesteśmy w stanie to sfinansować. Ja bardzo proszę uściślić, jeśli chodzi o montaż słupków. To przechodzę do tego pani Ewy. Właśnie ostatni punkt to jest to, co pani Ela powiedziała, montaż słupków przy bloku 5 i 9 i przy przejściu. Więc tak, przy bloku 5 to jest montaż słupków, który ma umożliwić przywrócenie parkowania prostopadłego, a tym samym zwiększenie liczby miejsc postojowych. Montaż słupków przy bloku 9 to są słupki między kioskiem a klatką schodową na bardzo wyraźne i częste prośby mieszkańców. A natomiast przy przejściu dla pieszych, to jest to przejście dla pieszych, którym samochody wjeżdżają. Przez 3 lata nie widział możliwości zamontowania słupków, natomiast gdy udało się jeszcze pana wtedy dyrektora Saponia ściągnąć na miejsce, okazało się, że słupki można zamontować. No i powstał. Także to musimy je sfinansować. Pozostałe sprawy pozostają bez zmian. Na końcu jest punkt 9, lęca, remont chodnika i miejsc postojowych. Tutaj jest błąd redakcyjny, tak naprawdę trudno jest, nie wiem jak to zapisać do końca, ale jest to fragment chodnika i terenu, który był między chodnikami takiego małego, zielonego terenu, który teraz jest fajnym gruzowiskiem, bo tam ludzie nasypali sobie gruzy i stoją, ale mieszkańcy często prosili o to, żeby to wyprostować. To ma wielkość, łącznie tak jakby jeden sektor krzeseł tutaj. To jest tak jakby tyle to zajmuje. I to zadanie jest z listy z roku minionego jako dopełnienie tylko w momencie, gdyby nam została jakaś resztkówka środków. Tylko wtedy będziemy je realizować. Od razu uprzedzę pytanie pani Teodozji. Chodnik na Echenberga
jest w zakresie osób niepełnosprawnych przy żłobku. To zadanie jest przewidziane dostosowanie do osób do pewnych no, potrzeb osób. Przypominam się o Azory. Tak, wiem. Dla osób niepełnosprawnych. Przystosowane do osób. A oni nadanka jest dziury jak jasne. Czy są jakieś pytania do tego zakresu? Pani Małgorzata, pan. Ja chciałam się zapytać, bo mieliśmy przejście i progi zwalniające na Majera. Majera, przejście na Majera boczną oraz próg zwalniający na Majera. Tak, ale mieliśmy opinię negatywną z kitu do tych zadań. No i tak naprawdę możemy się upierać to wpisać. Ani progu, ani przejścia? Ani progu, ani przejścia, tym bardziej, znaczy próg może by, próg może by mógł być w tej bocznej, tylko że gdy się pojawi temat autobusu, no to wtedy próg już przestaje mieć moc. A przejście całkowicie odpada? Przejście opadło, bo tam... A opinię dostać? No znajdziemy na mailu, nie ma problemu. To są, to, no tak, na pewno to są materiały, które dostajemy na spotkanie z tytułu mailowo. A co było tą przyczyną, że nie można? Brak chodnika po jednej stronie. Jest. Tutaj po jednej stronie jest, ale po drugiej nie ma, bo zaczyna się dopiero na ulicy Majera Bocznej, a tutaj trzeba było mieć jeszcze 2 metry chodnika i to było przyczyną braku możliwości przejścia. Bo przejście musi być na chodnik, a w tym wypadku było przejście do rowu. Także tak to było. Do punktu 5 tam tak brakuje plus nakładka asfaltowa. No ale teraz tak, no, nie do końca brakuje, bo pierwotnie było tak napisane. W pierwszym etapie z przyczyn w wyniku podczas roboty było trzeba zrobić nakładkę asfaltową, ale z racji tego, że ja naprawdę bardzo bym chciał, żebyśmy przynajmniej do punktu 6 zrobili wszystkie zadania, a punkt 8 zrobili w ramach gratisu, to dopiero po jakby zamknięciu listy można byłoby się stanąć na nakładce. Chyba, że radny z tego terenu chce zaryzykować dopisać nakładkę, ale zrzucić to na 6 pozycję. Czy powiem, w czym jest rzecz? Rzecz jest prozaiczna, to jest techniczna rzecz. W momencie, kiedy przystępuje się do remontu chodnika, który w tej sytuacji jest po prawej i po lewej stronie, oczywiście nie obok siebie, asfaltu przy tym remoncie nie zostaje tak naprawdę dużo do zrobienia. I dolewanie 40 czy 60 cm asfaltu ręcznie, bez użycia maszyny i odpowiedniego sprzętu, jest dużo droższe niż pociągnięcie całej nawierzchni po zrobieniu chodników z tych dwóch stron. To jest z praktyki, mówię, od wykonawców, którzy tymi rzeczami się zajmują na co dzień. Droga jest w stanie agonalnym, budowa chodnika ją jeszcze bardziej zrujnuje, bo należy usunąć stare krawężniki. Także tej drogi po prostu nie będzie. I stąd jest taka moja sugestia, i że ten asfalt myślę, że nie będzie dużo droższy niż całe zadanie z dolewaniem ręcznym asfaltu wzdłuż nowego krawężnika. To znaczy generalnie o jakich kosztach mówimy? Nie znam, musiałby być inspektor, który tu się akurat inspektor nam zmienił, ale to jest temat do dyskusji z nowym inspektorem, znaczy, którego mam. Mogę zaproponować sobie nakładkę, ale wtedy zamieniamy 6 z 5. Bo akurat nie ma dzisiaj żadnego, który wywalczył o punkt 6, natomiast jest też aktywny radny i to jest zadanie, które przy niego jest jakby było priorytetowe przez wszystkie lata i nie chciałbym, żeby skończył kadencję z niedosytem bardzo dużym, no bo to nie o to chodzi. Natomiast możemy zamienić punkt 5 z 6 i też dopisać nakładkę. Jeśli wystarczy środków, to dostaje nakładka, jak nie wystarczy, to no to będzie sam chodnik. Ale jest ryzyko też, że wtedy braknie środków na 6 punkcie. Sytuacja wygląda tak. Łącznie na drogi po tych wszystkich perturbacjach, które były w grudniu, mamy 1 299 000, z czego 756 200 zł chyba na budowie. Mogę się zająć tą. To wynika z tego obowiązkowego, który musimy trzymać podziału 35% środki inwestycyjne, 65% środki remontowe. I na remontach mielibyśmy pozostałą kwotę, czyli 500 000 z górką, z groszem.
czyli 550, ale za dwa tygodnie na sesji będziemy proponować, jeśli się potwierdzi to, że w budżecie jest zwrot środków dla nas za budżet partycypacyjny, za to, że wzięliśmy udział w pilotażu, to będziemy proponować, żeby z priorytetów dofinansować remonty. Oprócz tego radni miejscy z Platformy zgłosili poprawkę, którą prezydent przyjął, to poprawkę dając 100 tysięcy każdej dzielnicy na remonty. W ten sposób mamy wstępnie, szacuję, że około 700 tysięcy na remonty. Pierwsze zadanie, zgodnie z kosztorysem zeszłorocznym, to jest około 100 tysięcy złotych, ale boję się, czy to jest dobrze zrobiony kosztorys. Nie wiem. Na Łukowskiego, Fieldorfa, Mila te małe zadania, ale łącznie mogą kosztować 10-20 tysięcy maksymalnie. Łokietka to jest tylko nakładka, fragment nie jest duży, natomiast trudno powiedzieć, jakie będą dokładnie ceny po przetargu. Ten przetarg jest w czasie rozstrzygania, znaczy oferty są otwarte. Cena na asfalt ma być bardzo dobra, ale jak będzie wyłoniona oficjalnie wykonawca, to będziemy o tym mówić. Ulica nad Cudołem też mamy duży przetarg, który trzeba skończyć około chyba 150-200 tysięcy. Ulica Kamuńskiego nie mamy już szacunków tego i nad Tomicza też nie mamy szacunków. Wydaje się, że może się zmieścimy, ale nie ma żadnej gwarancji, bo no, mamy napięty dość na górze. Proponuję, żebyśmy zostawili tę listę w tej formie, jak jest, a w trakcie będziemy wobec tego dokonywać korekt. Myślę, że to jest najbardziej rozsądne rozwiązanie. Myślę, że możemy się też umówić właśnie tak. Możemy się tak umówić. Że... Oszacowanie tych zadań na pewno wszystkie inspektor zrobi. Szacunki będziemy wiedzieć, jak to wygląda. I po kolejnych odbiorach też będziemy wiedzieć, ile rzeczywiście schodzi w środku. Bo często jest tak, że czasem się pojawi koniecznie gdzieś coś do remontu, wynikiem coś nieprzewidzianego, albo się zdarzy tak, że jest mniej jednak pracy i wtedy cena się trochę zmienia. To są nieduże wahania, po 10-20 tysięcy, ale mogą się pojawić. Jak odbierzemy zadanie numer 4, to możemy wtedy rozszerzać, albo czy to też w taki sposób jak w czasie prac, czy też uchwały. No. Znaczy, chciałbym uniknąć, żeby w trakcie pracy, które się, mam nadzieję, wydarzą remontu chodnika, już była decyzja, czy ten asfalt będzie, bo to jest dla wykonawcy bardzo istotne. Żeby wiedział... Poprosimy o szacowanie takiego wariantu i takiego. I wtedy faktem ta droga jest wąska, więc tam się robi zawsze metr z każdej strony asfaltu. Po prostu powstaje coś, co za chwilkę będzie problemem, choćby z powodu wody, która będzie wpływała na pierwszego, który będzie się poruszał pięknym nowym chodnikiem. No nie przesadzaj. No tak będzie. No nie będzie. To tak będzie. Zapraszam. Dobra, to niech zostanie to bez zmian, natomiast to jest do dyskusji w najbliższym czasie. Z panem inspektorem myślę, że tutaj myślę, że go potrudzimy, żeby nam zrobił kosztorys. Żeby zobaczyć. Na pewno zrobi wszystkie kosztorysy, to zawsze je robi. Czy są jakieś pytania? Ja mam pytanie odnośnie tych małych. Pani Asia, pan Andrzej. Ja w paragrafie wcześniej, ulica Podkowieckiego ma być to zupełnie dziur, a tam chyba już jest asfalt. Ale to miało być wykreślone na zewnątrz, gdzie mówiliśmy o tym. No właśnie, i dlatego widzę, że jeszcze jest. To proszę sobie usunąć, czy to miało być Podkowieckiego, czy nie? Tylko nie miała być dopisana ulica Podkowieckiego. Podkowieckiego? Dobrze, proszę. Poza Podkowieckiego pozostałe zdany są odpowiednie. Mam takie pytanie korygujące w zakresie. Czy wiemy, kiedy do tych małych zadań przystąpi do realizacji Fiedorfa Nila, Płotki i Naukowskiego, ta organizacja ruchu? Na chwilę obecną nie wiemy, natomiast 23 stycznia mamy spotkanie w Lipsie. Dedykowane wszystkim naszym zadaniom. Myślę, że wtedy będę na kolejnej sesji 28 udzielić więcej informacji. Czyli w przybliżeniu będziemy wiedzieli jakieś tam terminy, daty już realizacji etapu. Tak. Znaczy ja na pewno kładę nacisk na to, żeby Państwo nie musieli się tłumaczyć, dlaczego coś jeszcze nie jest zrobione, a już Państwo nie są radnymi. Także postaram się, żebyście mieli te zadania wszystkie zrealizowane. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, że w związku z tym poddaję pod głosowanie, kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki.
Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 18 osób przeciw, 2 wstrzymujące.